Ładne rozciągnięcie gry do lewej strony. Spójrzmy, jak ta akcja będzie się rozwijać. Kacper Szewczyk mija rywali niczym tyczki. Uderzenie, jeszcze próba dobitki. Będziemy mieli gola, tak jest. 1-0 dla drużyny czerwonej. Kowalski bardzo ładnym strzałem z powietrza pokonuje bramkarza drużyny zielonej. Na co dzień gra MKS Bydgoszcz. No i tutaj takim oto strzałem w boczną siatkę daje prowadzenie swojemu zespołowi. A tą akcję w kapitalny sposób nakręcił Szewczyk. Widzę, inicjatywę z każdą minutą coraz mocniej przejmują czerwoni. Znowu Jakub Podkoń, będzie 2-0, tak jest. Znowu to Jakub Podkoń bardzo dobrze się zachował, a tym razem piłkę do bramki kieruje Kacper Szewczyk. Ten, który z kolei brał udział przy pierwszej bramce. Zwiódł rywala ładnym dryblingiem, wyłożył piłkę jeszcze tam po rękach bramkarza. Nic prostszego dla Szewczyka. Jeden gol. Zobaczymy, jak na te dwa trafienia zareagują zieloni. Teraz mamy szansę! No i tutaj w taki bardzo nieoczekiwany sposób piłka wpada do bramki. Mam wrażenie, że tutaj pomógł Kuklińskiemu troszeczkę wiatr, co nie zmienia faktu, że to uderzenie zawodnika SMS Łódź było prześliczne. Zobaczmy jeszcze raz. Poszedł w dribbling. Też bierne zachowanie defensywy. No i proszę zobaczyć, też bramkarz zaskoczony. No i ta piłka od słupka. Teraz ten stały fragment gry. Rozegrany rzut rożny. Piłka przed bramkę. No i nic łatwiejszego niż tylko umieścić futbolówkę w siatce. 3-1. Brzeziński pakuje piłkę z najbliższej odległości do siatki. Numer 48. Zawodnik lidera Włocławek, przepraszam. Bardzo przytomnie zachował się przed bramką rywala. Wbiegł w wolną przestrzeń i wyprowadza swój zespół na dwubramkowe prowadzenie. Może teraz uda się po tym wyrzucie piłki z autu zawiązać jakąś ciekawą akcję. Ojej, 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 ależ malina. Ależ kapitalne wykończenie tej akcji. No naprawdę ręce same składają się do oklasków. Proszę zobaczyć, co tutaj zrobił Kacper Kurzawa. Świetne dogranie wzdłuż bramki, no ale to wykończenie piętą zawodnika Sokoła Chwaliszew. Naprawdę zobaczmy, jak to wykona Jakub Sonnenberg. Bardzo spokojnie. 4-2 dla drużyny czerwonych. Znowu dwubramkowe prowadzenie. Bardzo spokojnie, wewnętrzną częścią stopy. Świetnie to zrobił Jakub Sonnenberg. Jeszcze tutaj pokusić się o kolejne trafienia. Świetne prostopadłe podanie, 100% szansa i mamy 5. gola. Bardzo dobre prostopadłe podanie, wykorzystuje Gogoliński. Mateusz Gogoliński, zawodnik Zawiszy Bydgoszcz, 2005 rocznik, skrzydłowy. Świetnie tutaj się odnalazł. Zwiódł rywala jednym prostym złotem, a w zasadzie dwóch plus bramkarza. No i ze stoickim spokojem umieszcza piłkę w siatce. Przejęcie w środkowej strefie, ależ mamy gola, ależ mamy trafienie, no niesamowita sprawa, zobaczył, że bramkarz jest wysunięty, Rypiński, no i takim oto niesamowitym strzałem w zasadzie prawie z połowy boiska, wpisuje się na listę strzelców, kapitalne uderzenie zawodnika Wrocław Akademii. Tutaj ten wynik poprawić, mają szansę na gola kontaktowego, świetne zachowanie i mamy 4-5, może jeszcze powalczą o wyrównanie zawodnicy zielonych. Antoniewicz wpisuje się na listę strzelców. No i tutaj duże brawa za to wykończenie, bo chłodna głowa
żelazne nerwy tego zawodnika. Oliwier Antoniewicz, boczna siatka. Teraz czerwoni wychodzą większą liczbą zawodników. Sytuacja 4-3, będzie stuprocentowa szansa. Wystarczy podać. No i to też zrobił zawodnik drużyny czerwonej. A piłkę do bramki pakuje Wojciech Warda. Ale tutaj trzeba pochwalić jego partnera z zespołu, właśnie tego, który tutaj przy piłce. A więc z tego, co dobrze udało mi się dostrzec, to Gracjan Pikusa. No i kolejna akcja, kolejny raz Pikusa, czy znowu dogra do partnera? Nie! Jednak tym razem Gracjan Pikusa, zawodnik Faze Szczecin, 2006 rocznik, sam pakuje piłkę do siatki. Mamy 2-0, 10 minuta. No i czerwoni po tym lepszym początku w ich wykonaniu, aniżeli drużyny zielonych, prowadzą dwoma bramkami. Proszę zobaczyć, jak tutaj siatka wygięta od wiatru, ale krótko będą chyba rozgrywać jednak. Dłuższe podanie, tyle tylko, że niedokładne. No i piłka wraca pod bramkę. Kolejna szansa i kolejny gol. Co tutaj zrobiła defensywa drużyny zielonych? Pikusa prezentuje się naprawdę wybornie. Kolejny gol. Ale tutaj też to rozpoczęcie gry od strefy obronnej, w zasadzie od własnej bramki. No fatalne w wykonaniu zielonych. Nieprzygotowany też bramkarz. No i to kończy się gole. Kolejna akcja drużyny zielonej. Tym razem mamy tutaj ujęcie dość ciekawe, bo zza bramki spójrzmy. No i jakby tutaj ta kamera przyciągnęła piłkę. 34 minuta. No i mamy w końcu gola dla drużyny zielonej. A jego zdobywca Wojciech Niewiadomy, zawodnik Nielby Wągrowiec. Filigranowy, 1,60 m wzrostu. No ale jak widać, tutaj potrafi się odnaleźć w sytuacji sam na sam. Wepchnął piłkę bardzo przytomnie do bramki. Agenci, menedżerowie. Ładnie teraz obrócił się z piłką Daniel Imianowski, gracz z Tczewa. Spójrzmy, czy uda się oddać strzał. Tak też się dzieje. No i mamy 3-2. Mówiłem o tym dobrym początku drużyny czerwonej, ale zieloni się zdecydowanie obudzili. Spójrzmy jeszcze raz. Jakub Kowalczyk, lewa noga. Zawodnik AP Kowale. No i ta piłka wpadła tuż przy słupku. Być może zaraz będziemy mieć już remis. Denis Roch, spójrzmy! Tak jest! Tak jest! Bardzo szybko stosunkowo zieloni doprowadzają do wyrównania. Błochowicz tym razem, zawodnik Zawiszy Bydgoszcz. Spójrzmy jeszcze raz. Dużą robotę zrobił tutaj Denis Roch. No i to wykończenie Kacpra Błochowicza. Bardzo, bardzo przytomne. Ten mecz zrobił się bardzo wyrównany. No i mamy też sporo bramek. Widać, że zawodnicy się już troszeczkę rozluźnili. Gracjan Pikusa, Pikusa. No i to musi być bramka. Musi być gol. Kolejne trafienie tego zawodnika, który już na 100% trafił do któregoś z notatników. Myślę, że będą jakieś propozycje po tym test meczu, bo wyróżnia się tutaj zdecydowanie ten zawodnik. 2006 rocznik. No tutaj dość ryzykownie zachowała się defensywa zielonych. Polowali na spalonego obrońcy. Ale to kończy się golem. Bardzo też dobry dribbling, przytomne zachowanie. Oj, tutaj nie najlepiej teraz defensywa zielonych. Będzie kolejna szansa sam na sam. No i to jest trafienie. 3-5. Wardal wpisuje się na listę strzelców. Po raz kolejny zawodnik z Poznania. Ale tutaj niestety trzeba zganić obronę zielonych. To nie można tak bezmyślnie piłki wybijać na oślep, bo to kończy się tak, jak widzimy. Walka przy linii bocznej, sędzia puszcza grę. Spójrzmy, jak tutaj pokierują tym atakiem zieloni. Uderzenie z dystansu, no i prawdziwa ozdoba. Prawdziwa ozdoba
Wojciech Niewiadomy. No czekałem, aż w końcu któryś z tych strzałów z dystansu wpadnie do siatki. No i tak też się dzieje. Rozpaczliwa interwencja bramkarza drużyny czerwonej. No ale tutaj naprawdę bardzo ciężko było zrobić coś lepiej. Dominik Pawlak pofrunął, ale prostopadła piłka. Czerwoni w natarciu. Szpice! Mamy gola! Czasami takie rozwiązania, jak przed chwilą zaprezentował Wojciech Wardal, są proste i są skuteczne. Uderzenie szpicem buta jest szybkie, no i potrafi zaskoczyć. Tak też było w tym przypadku. To nie było łatwe, to był dość spory kąt. No i tutaj nie dał rady. Kolejne test mecze, te terminy oczywiście na stronie internetowej. Wojciech Wardal, kolejna szansa, Wardal! No i zrobił to zdecydowanie lepiej, aniżeli w poprzedniej sytuacji. Tutaj to było zdecydowanie trudniejsze, no ale czasami tak bywa, że te trudniejsze sytuacje paradoksalnie są łatwiejsze. No i tu gracz Lotnika Poznań pokonuje po raz kolejny bramkarza rywali. Sikorski, gracz z numerem 15, no i Kasper Sikorski, wykonujący stały fragment gry w zespole zielonych, trafia do bramki. 5-7. Zawodnik Pogoni Szczecin, 2007 rocznik, bardzo ładne uderzenie w boczny róg. No i mamy taki naprawdę hokejowy wynik, 5-7, a tu jeszcze sporo czasu. Bardzo dużo znowu tutaj zawodników w okolicy 16 metra w drużynie czerwonych. Spójrzmy, Wardale, czy będzie kolejny gol? Tak jest, tak jest. Już powoli gubię rachubę, które to trafienie zawodnika z numerem 7. Król polowania w dniu dzisiejszym, można tak powiedzieć. On i Pikusa, zdecydowanie najlepsi w zespole czerwonym. No i mamy 8-5. Krótko rozgrywają ten stały fragment czerwoni. Gracjan Pikusa. Pikusa, uderzenie. Jeszcze próba dobitki. Jest gol, jest gol. 9-5. Chudziak. Jakub Chudziak, zawodnik Fazę Szczecin. Jest to zawodnik obunożny, grający w formacji obrony, wpisuje się na listę strzelców. 9-5. Bardzo dużo tych bramek mamy w dniu dzisiejszym, w drugim test meczu. Ale dobrze, to jest sól futbolu, tego chcemy. Ci zawodnicy też pokazują, że potrafią strzelać. Jeszcze dać z wątroby tym ostatnim sił, postarać się tutaj pokazać z dobrej strony. Udziak! Kolejna szansa, no i kolejny gol. Końcówka tego spotkania należy do Jakuba Chudziaka. Spójrzmy jeszcze raz, bardzo dobrze Gracjan Pikusa. No i ten strzał naprawdę bardzo ładny. 10-5, 15 bramek. Myślę, że nie pamiętam takiego test meczu, aby aż tyle... Być może dobijemy nawet do liczby 20 goli. No to byłoby coś niesamowitego. Pikusa, uderzenie, ależ fantastycznie. Fantastycznie. Gracjan Pikusa, zawodnik Fazę Szczecin, może być dzisiaj naprawdę z siebie dumny. Piękne uderzenie. W pojedynkę przyjął sobie piłkę, wypracował sytuację i uderzył nie do obrony. Kolejna sytuacja, sam na sam dla drużyny czerwonej. Pikusa! No i mamy 12 gola, ależ tutaj mamy strzelaninę. Niesamowite. Duże przestrzenie. W zasadzie nie wrócili zawodnicy drużyny zielonej. I mamy 17 gola. Górecki. Górecki, idzie mu w sukurs Pikusa, przyjmuje piłkę Pikusa. Pikusa! No i który to już gol? To chyba on w tym momencie ma już więcej trafień niż Wojciech Wardal.
Nie wiem, czy tam w notesiku sędziego nie brakuje już miejsca na zapisywanie goli Apikusa. Widać, cały czas jest świadomy, rozgląda się, patrzy, gdzie jest przeciwnik. No i petarda spod lewej nogi wypuszczona. No naprawdę ma strzał. Prawie że seniorski ten zawodnik. Pokazuje się na prawej stronie. Piłka w pole karne. Pikusa! No i mamy 19 gola. Może jednak dobijemy do 20. No a Gracjan Pikusa to już naprawdę jest brak słów określających, jak jest to pozytywny występ. Bez zastanowienia huknął, bez szans tym razem Pyda. Końcowe fragmenty tego spotkania. Czy będziemy mieli 20 bramek? Zobaczmy. Gracjan Pikusa. Pikusa! Pikusa! No i mamy. Mamy wynik 15-5. Niesamowite. Obsłużony podaniem przez Góreckiego, no ale zrobił to w zasadzie na własną rękę. No i pakuje piłkę do siatki. Wyjątkowo można powiedzieć na boisku z naturalną nawierzchnią. Zwykle testy odbywają się na murawie sztucznej i mamy pierwszego gola. 8 minuta. Ta akcja udana. No i prowadzą czerwoni. Mitera numer 19. Zawodnik Tarnowi Tarnów umieszcza piłkę w siatce z najbliższej odległości. Spójrzmy jeszcze raz. Dogranie wzdłuż bramki. No i tutaj największym sprytem wykazał się zawodnik z numerem 19. Nie dał rady tutaj uratować sytuacji obrońca drużyny zielonej. Mamy 1-0. W środkowej strefie boiska teraz ta akcja rozwija się nam ładnie. Na lewej stronie nabiegają zawodnicy drużyny zielonej. No i mamy uderzenie, jeszcze poprawka. No i to kończy się golem wyrównującym. To, co nie udało się kilka minut temu Jabłońskiemu, udało się wreszcie w 25 minucie tego spotkania. Gracz z Wrocławia na raty, można powiedzieć. Raz lewą, raz prawą nogą pokonuje bramkarza drużyny przeciwnej. No i mamy wyrównanie. Zieloni w ostatnich minutach wyglądają dużo lepiej. Prostopadła piłka po przekątnej. Spójrzmy! Dobry strzał, który znajduje drogę do siatki. Mamy 2-1. No i Karbowiak, tym razem gracz KS-u Żurawina, wpisuje się na listę strzelców. 2003 rocznik, dobry dribbling, dobre odejście. Zgubił rywala na 2-3 metrach. No i mocny strzał. Prosty podbiciem, na dalszy słupek, bezradny tutaj. Do prawej strony. Spójrzmy, jak to rozwiąże Sylwester Mruzek, gracz z Żywca. Piłka dobra w pole karne. Będzie świetna szansa na wyrównanie i mamy drugiego gola dla drużyny czerwonej. Wilman wpisuje się na listę strzelców. Gracz, który na co dzień występuje w Norwegii. 2003 rocznik. Zachował tutaj przytomność umysłu. Minął się z piłką bramkarz. Też dwóch zawodników jeszcze tutaj starało się przeszkodzić mu w zdobyciu gola, ale troszeczkę szczęśliwy na prawej stronie. Ale szybkim krosem gra z numerem 29 Igor Rybak otworzył lewą stronę. Pokazuje się tutaj Jakub Jakacki. Wycofanie! Spójrzmy i mamy 3-2, ale śliczna ta akcja drużyny zielonej. No ręce same składają się do oklasków. Adrian Him, zawodnik Jagiellonii Białystok, 2004 rocznik, bardzo ładnym strzałem wykańcza tą akcję, ale tutaj zazębiło się wszystko. To było naprawdę przemyślane, to było dobrze zorganizowane, zaplanowane i wykonane. 69 minuta, Zieloni prowadzą w Krakowie. Przejęcie na środku boiska. Szykuje się indywidualny rajd, jednak oddanie piłki do partnera i mamy wyrównanie 3-3. A gola czubkiem buta zdobywa Szczotka. Jan Szczotka, zawodnik z Jastrzębia, 2005 rocznik. Bardzo dobrze tutaj też trzeba przyznać. Bogdan Łazurko zabrał się z piłką.
Zawodnik z Nowin obsłużył partnera dobrym podaniem. No i mamy remis. Dobry mecz, sporo bramek. Rzut karny. Zobaczmy, czy tutaj trafi do siatki pod koń. Tak też się dzieje. Mamy prowadzenie czerwonych. Pewny strzał, mocny. Bez szans bramkarz. Blisko ziemi. Zabrać się teraz z piłką, podciągnąć troszeczkę metrów do przodu w kierunku bramki. Boczar do prawej strony, musi być gol, no i mamy w końcu trafienie. Zieloni obejmują prowadzenie w tym spotkaniu. A gola zdobywa Olaf Sondaj, próbował już nieraz w tym meczu. Boczar bardzo ładnie piłkę rozprowadził do prawej strony. Zaabsorbował uwagę obrońców. No i to umożliwiło Sondajowi dobre wykończenie tej akcji. Przelatuje nam tutaj jakiś helikopter. Tymczasem jest szansa dla drużyny zielonej. Musi być gol. Tak jest, 2-0. Bardzo przytomnie wykończy tą akcję Wasiłowicz. Zawodnik Pomorza Gdańska, więc no dość daleko miał do Krakowa. Natomiast można powiedzieć, że ten wyjazd udany, bo kończy to wszystko trafieniem. Dobre dogranie. Przytomnie zauważył, że wychodzi z bramki golkiper Jakub Schubert i nad nim posłał piłkę do siatki. Jak wykona ten rzut karny już w pierwszej minucie Maksymilian Kopczyński i mamy 1-0 dla drużyny czerwonej. Bardzo szybko wynik tego spotkania zostaje otwarty. Spójrzmy na powtórkę. Mocny, precyzyjny strzał Maksymiliana Kopczyńskiego. Bez szans tutaj bramkarz. Zawodnik drukarza Warszawa, rocznik 2004, wpisuje się na listę strzelców. W lewym narożniku, 39 minuta. Szykuje się uderzenie, no i taki oto nieprzyjemny kozioł zaskakuje bramkarza drużyny zielonej. Myśliborski, numer 19, wpisuje się na listę strzelców. Gracz drużyny Bobra Tłuszcz, spójrzmy, taki oto właśnie nieprzyjemny kozioł, jaki miał miejsce wcześniej, tyle tylko, że zaskoczony tym razem bramkarz drużyny zielonej. Wyprowadzać teraz piłkę spod własnego pola karnego, no ale robią to nie najlepiej, to jest woda na młyn dla zielonych. 51 minuta, no i w końcu dopili swego zawodnicy zieloni. 2-1, świetne wykończenie głową Jacka Jodełki. Napastnik, 2005 rocznik, ale też trzeba docenić świetną piłkę ze skrzydła. Jędrzej Szymczak popisał się skutecznym dośrodkowaniem. No i mamy 2-1. Prostopadłym podaniem, tak też się dzieje, niespodziański. Aktywny w bocznych sektorach jest ten zawodnik Kopczyński. Kopczyński w dalszy słupek, jeszcze ta piłka wybita i mamy 3-1. 3-1 dla drużyny czerwonej. Kukulski, numer 10, wpisuje się na listę strzelców. Motor Lublin, to jest klub tego zawodnika. Spójrzmy jeszcze raz, dobry strzał Kopczyńskiego. Musiał się tutaj wykazać bramkarz, ale wypluł piłkę przed siebie. No i w 68 minucie mamy 3-1. Wybijać piłkę od bramki, to już zrobił golkiper. Szukają grania, szukają partnerów. Zawodnicy drużyny zielonej, ojej, cóż tutaj się stało? No i to jest kuriozalne trafienie dla drużyny czerwonej. Prosty błąd i płaza wykorzystuje go w bardzo sprytny sposób. Ale też powalczył o piłkę do końca zawodnik z Elbląga, Olimpia Elbląg. No i z najbliższej odległości po tym błędzie indywidualnym, ale też przytomnym dryblingu z wodzie trafia. Teraz spójrzmy na ten stały fragment gry. Wasiłowicz w pole karne, będzie tam groźnie. Spójrzmy, jest 1-0, 5 minuta. No i czerwoni obejmują prowadzenie, a do bramki trafia Wiktor Jarzyna, numer 5. Zobaczmy powtórkę, gracz Inny Goleniów zdobywa bramkę. Lewa noga, przytomne zachowanie, zgarnięcie piłki tak zwanej bezpańskiej, dopadł do niej, zdążył Jarzyna, no i otwiera wynik tego meczu.
Ładnie obróci się z piłką gracz z numerem 43, prosto padła piłka. Świetna szansa Stendel, tam piłka mu chyba podskoczyła delikatnie jeszcze. Zieloni, 78 minuta, Stendel, no i musiał w końcu trafić Krystian Stendel, gracz Stomilu Olsztyn. Bardzo ładne wykończenie, należała mu się ta bramka i mamy 1-1. Któryś raz dość duży chaos w polu karnym drużyny czerwonej. Ostatecznie piłka dość szczęśliwie trafia pod nogi Stendela i bardzo dobrze gra z numerem 47 wykańcza tą akcję. Trzeba pochwalić też za asystę. Prosto padła piłka. No i znowu ten, który chyba dzisiaj jest najlepszy na boisku, Krystian Stendel, obsługuje partnera dobrym podaniem i mamy prowadzenie drużyny zielonej. Mateusz Dolega zdobywa gola na 2-1. Zieloni dopinają swego i prowadzą w tym spotkaniu. Dobre przyjęcie Stendela, obsłużenie partnera prostopadłym podaniem i mamy 2-1.